Znamy najlepsze gospodarstwa agroturystyczne na Warmii i Mazurach. 13 czerwca marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin wręczył nagrody laureatom konkursu agroekoturystycznego Zielone Lato. Komisja oceniała m.in. standard obiektu, wyposażenie oraz jakość usług i wyżywienia. W tym roku w konkursowe szranki stanęło 20 gospodarstw. Jest to przede wszystkim propagowanie możliwości wypoczynku tak zwanego agroturystycznego na terenach wiejskich, w gospodarstwach ekologicznych bądź niedużych, które w ten sposób uzupełniają formę dochodu, ale z drugiej strony preferują właśnie możliwość takiego wypoczynku blisko natury. Nagrody zostały przyznane w dwóch kategoriach. W kategorii wypoczynek na wsi najwyżej oceniono gospodarstwo Glendoria. Obiekt w podostruckich Ględach prowadzą Krystyna Lipska i Artur Kurmin. Prowadzimy taką, można powiedzieć, klasyczną agroturystykę opartą o prawdziwe wiejskie gospodarstwo, no prawdziwej, nieoszukanej wsi. Nie wiedzieliśmy, czy to, co stworzymy, będzie podobało się tak naprawdę ludziom, naszym gościom z miasta i czy będą przyjeżdżali. Więc to jest jakieś takie potwierdzenie, że tak. No i też zachęta, żeby myśleć dalej. W kategorii zagroda edukacyjna najlepsza zdaniem komisji była zagroda Ziołowy Dzbanek z miejscowości Sąpy. Gospodarstwo należy do Ewy Nisiewicz. Prowadzimy warsztaty z zielarstwa, z garcarstwa. Prowadzimy warsztaty również z takich czynności typowo rolniczych jak dojenie krowy. Co prawda ona jest sztuczna, nazywa się Balbina. I dzieci uczą się na przykład, i dorośli również, robienia masła z wiejskiej śmietany. Nagrody o wartości 20 tysięcy złotych otrzymało w sumie 7 gospodarstw. Władze województwa zaoferowały laureatom także promocję w mediach, na targach, wystawach i wydawnictwach poświęconych turystyce wiejskiej.